Ja tak, takie króciutkie przesłanie chciałam nawiązać do tego, co Agatka mówiła do tej modlitwy o ogniu i o tym, co Artur mówił, dlatego że ja sama również przechodziłam pewnego rodzaju rzeczy z Bogiem, analizowałam pewnego rodzaju słowa. Bóg zatrzymał mnie na pewnym cytacie z Biblii. Ten cytat jest nam dobrze znany, ponieważ jesteśmy ruchem prawdy. Więc jest taki cytat, który mówi: Bóg szuka tych, którzy uwielbiają Go w duchu i w prawdzie. I oczywiście nasz umysł zatrzymuje się na pewno na tych słowach w duchu i w prawdzie. Ale ja zatrzymałam się na słowach: Bóg szuka. Bóg szuka. 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 Przechadza się i szuka, i patrzy. I czego Bóg szuka? Szuka tego człowieka. Tego człowieka, który w modlitwie jakąś formułę odzwierciedli. I uważam, że to, czego Bóg szuka, to jest właśnie to coś związane z tym ogniem i z modlitwą. Chodzi mi o to, że bardzo też miałam takie pułapy, takiego pewnego rodzaju, ja to ostro nazwę, wiecie, bo uważam, że to jest to w sercu każdego człowieka. Pewnego rodzaju formuła nieszczerości czy nie wywiązywania się wobec Boga. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład można sobie, powiem tak, bardzo często na przykład ktoś jest biedny i mówi: jak będę miał, to będę dawał. Jak mi Bóg pobłogosławi, to wtedy będę takim hojnym, będę coś robił, jak Bóg mi coś da. I oczywiście wiemy, będąc tutaj w kościele, że mamy królować, właśnie jest łaska, że mamy to całe królestwo, że mamy to wszystko z krzyża. Ale ja zauważyłam też coś takiego, że czasami się robi pewnego rodzaju obietnice, jak mi dasz, Boże, i się czeka na to coś, i się spędza czas czekając, wręcz nawet czasami można mieć jakąś gorycz w sercu na temat tego, że czeka się na męża albo czeka się na coś i tego czegoś nie ma. I się robi takie założenie, że jak będę coś miała, czy będę coś miał, to wtedy ja zacznę w jakiś sposób funkcjonować. I się okazuje, że nie funkcjonujemy w ten sposób właśnie. Że nie funkcjonujemy, bo czegoś nie mamy, tak? Nie dajemy pieniędzy, bo nam się wydaje, że nie mamy, a jak Bóg nam pobłogosławi, to zaczniemy dawać. Ale wiecie co? Bardzo często jest tak, bo ja już to widziałam na przykład, nawet widziałam, jak ja patrzę na różnych ludzi, którzy nagle zostali czymś pobłogosławieni. Ktoś się modlił wiele lat o męża, został zbudowany, skonstruowany tak, że przyciągnął tego fantastycznego męża, prawda? A nagle tej osoby już nie ma. Nawet nie ma ich właśnie na ulicach, czy nie ma w kościołach, czy nie ma ich w służbie. I co się stało? Bóg dał i co? Więc jest taki moment takiej złudy w własnym sercu, że z jednej strony chcemy, żeby Bóg nam pobłogosławił i super. Ale chodzi o to, żeby nie czekać na to. Nie czekać na to, że siedzimy w ogóle na coś, że dopiero zrobimy, my zrobimy ruch. Ty zrób ruch. Bo Bóg szuka. Bo Bóg szuka takiej postawy. Takiej postawy. Bo to jest forma wiary. Robić ruchy, kiedy jeszcze nie masz. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że właśnie kiedy masz, zastanów się, co dostałeś od Boga już, kiedy o coś się modliłeś. I co teraz? Gdzie jesteś z tym? Amen.